Dzisiaj naszym gościem Piotr Toczyski, który przyszedł do nas na warsztaty, aby uczyć nas o tym, jak zapobiegać mowie nienawiści w internecie, jakie są sposoby. Mówił też o różnych terminach psychologicznych i nauczał nas wielu ciekawych rzeczy, które mogą nam w przyszłości pomóc do tego, aby właśnie pomagać ludziom dyskryminowanym. Mocno zajmuję się refleksją nad internetem, bo mam takie stanowisko adiunkta w uczelni, gdzie jestem właściwie w dużej mierze odpowiedzialny za przebieg takiej specjalizacji socjologia mediów, czyli ludzie, którzy chcą się kształcić na takich analityków mediów, chcą rozumieć trochę lepiej to, co się dzieje w mediach, gdzieś tam przewijają się przez moje zajęcia i to jest taki mój pierwszy etat, a drugi kawałek takiego zajęcia badawczego, tak? Po to, żeby mieć o czym mówić, też czasami napędzam różne procesy badawcze, po to, żeby one się odbywały z jakąś taką większą systematycznością czy większym wglądem, więc mam takie różne badawczo-dydaktyczne zajęcia na swoim koncie na co dzień. Takie właśnie warsztaty, dzielimy się na grupy, rozmawiamy. Czasem grupa jest tak mała, że niekoniecznie trzeba się dzielić, tak? Wtedy w takiej małej grupie pracujemy. Bo założenie jest takie, że dynamika tego, co się dzieje w małej grupie, dodaje trochę jakiegoś efektu, trochę wartości temu, co wypracowujemy czysto merytorycznie Co też. Pana skłoniło, żeby przyjąć zaproszenie od nas, bo to jest prawda kampania w ramach mowy nienawiści i właśnie co skłoniło Pana, żeby mówić o tym u nas? Ja o tym co pewien czas mówię tu i ówdzie. Kiedyś pisałem takie felietony do pisma Unia i Polska i tam też się przewinął przez jeden tekst czy dwa problem mowy nienawiści. Potem pojawiłem się w Obserwatorium Wolności Mediów, w tej Radzie Programowej taki artykuł przygotowałem o mowie nienawiści. Później był ten tekst w gazecie Wyborczej. I chyba tak jest, że ten temat wraca po prostu co pewien czas, więc jak pojawia się jakieś gremium, które chce o tym ze mną rozmawiać, a w tym roku jeszcze czeka mnie w tej sprawie wyprawa do Poznania na przykład, to ja zawsze chętnie rozmawiam, bo to jest przyjemny i nieprzyjemny temat. Tak przyjemnie jest czasem przeanalizować takie zagadnienie i zobaczyć na przykład, co to są te formy świadomości społecznej. To jest takie czysto socjologiczne ujęcie. A czasem warto wyobrazić sobie, co by było, gdybym był aktywistą, czyli co bym robił, gdybym chciał coś robić, a nie tylko o tym mówić. I to są takie dwie rzeczy, które tutaj mogę osiągnąć, prawda? Między innymi tutaj z wami w takiej rozmowie.